Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na serwerze pierwszym amerykańskim na naszym zabójcy, natomiast przede wszystkim opowiem wam dzisiaj na samym wstępie o jesiennej wyprzedaży. Dokładnie tak, nowe pakiety, promocja, coś czego jeszcze nigdy nie było, zaraz sobie do tego przejdziemy, no a potem będziemy klikać lożki tutaj właśnie na tym zabójcy, bo teraz skupiliśmy się na EU15, no i ten zabójca ma naprawdę fajne procenty i nieźle pociśnie. Na wstępie pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i oczywiście każdy, kto się bawi w tą aktywność, musi mieć subskrypcję na tym kanale i ja co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę i nagradzam ją paysafe cardem albo grzybkami. Sama sobie wybiera co chce. Oprócz tego wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i kupujcie grzybki z kodem Neutral. I teraz sobie płynnie przejdziemy właśnie do tej wyprzedaży, dlatego że już dzisiaj po północy na sklepie internetowym home.sifigame.net będzie nie dość, że promocja 20%, czyli taka standardowa jak na koniec każdego miesiąca, no i jeszcze oprócz tej promocji 20% na wszystkie pakiety będą specjalne pakiety jesienne. Będzie to tak zwana jesienna wyprzedaż. Mówię, nigdy tego nie było, pierwszy raz to robią, tak więc już wam to wszystko pokazuję. Teraz tak, jeżeli chodzi o właśnie te pakiety, no to może sobie przejdźmy najpierw do zapowiedzi. To jest to, nie, to jest to, to sobie przygotowałem na później, to będzie chyba to, dokładnie. Witajcie bohaterowie, loch na kółkach rozbije mury miasta piskiem opon i ryczącym silnikiem w ten piątek 27 października o godzinie 16. To jest oczywiście ten loszek na kółkach, już raz mieliśmy ten event, no i jutro o godzinie, boże jutro, nie jutro, przepraszam, w piątek o godzinie 16 wystartuje. Zapnijcie pas i odłóżcie młot do niedzielnego wieczoru 29 września, abyście mogli pokonać 10 potworów w portalu. Czyli to jest taki tymczasowy loch, będzie trwał od piątku od 16 do niedzieli do tam do północy chyba. No i po prostu 10 przeciwników, raz ich pokonujemy, dostajemy expa i tyle. I tak naprawdę tyle, można powiedzieć, że darmowy exp. Oprócz tego, do czego zaraz przejdziemy do szczegółów, w ten weekend przygotowaliśmy wyjątkowe pakiety i plus 20% więcej grzybów w naszej jesiennej wyprzedaży, aby wprowadzić Cię w nastrój na najbardziej przytulny czas w roku. Szybko zdobądź limitowane pakiety. No i tu mamy przegląd, zaraz Wam oczywiście pokażę. Mamy teraz jakieś tam wydarzenia weekendowe od piątku do niedzieli, właśnie jesienną wyprzedaż, loch na kółkach, epicki festiwal farciarzy, epickie szaleństwo zakupowe, kocioł w kuźni i sterylne sedesy, więc to jest akurat bardzo, bardzo spoko. No i mamy zapowiedź następnego przedłużonego weekendu, czyli za tydzień eventy mogą być z jeden dzień dłuższe, dlatego że jest jakiś Dzień Jedności Niemiec i mamy tutaj wiedźmowy taniec, tango w twierdzy, zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny, kocioł w kuźni i sterylne sedesy. No, także tak to wygląda, tak więc za tydzień, nie wiem, eventy mogą być albo od piątku do poniedziałku, albo może od czwartku do niedzieli, no coś tam jest przedłużone. Także tego też się spodziewajcie, ale to dopiero za tydzień. Dobrze, jeżeli chodzi o tą jesienną wyprzedaż, to ja od razu tutaj powiem, pamiętajcie, żeby kupować wszystkie pakiety, jakie planujecie kupić, czy ewentualnie zwykłe pakiety na promocji 20%, pamiętajcie, żeby to kupować z kodem Neutral na stronie home.syfygamy.net. I promocja, i te pakiety będą dostępne już dzisiaj po północy na właśnie tej stronie home.syfygamy.net. Żeby się na nią zalogować, musicie sobie wejść w ustawienia tutaj, giereczki w lewym dolnym rogu, zakładka postać, tam macie swoje ID postaci, kopiujecie je, wchodzicie na home.syfygamy.net, logujecie się tym ID postaci, to jest oczywiście oficjalna strona twórców gry, powiązana z Shakesem, więc logujecie się tam, macie swoją postać, kupujecie pakiety, kupujecie grzybki na promce, wpisujecie w pole kod twórcy Neutral i mnie tym wspieracie. Ja wam oczywiście za to pięknie dziękuję i pamiętajcie, żeby wysyłać mi screeny. Jak kupujecie pakiety te specjalne, jak kupujecie grzybki, co tam się nie da kupić, to wszystko można kupić z kodem twórcy, więc pamiętajcie, żeby te screeny robić i wysyłać do mnie na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie wam tylko wygodnie, jak używacie mojego kodu twórcy. Dlatego, że jak pewnie wiecie, ja co miesiąc tak na dobrą sprawę wam się w jakiś sposób staram odwdzięczyć za to, że właśnie mnie wspieracie poprzez ten kod twórcy. Także pięknie wam za to dziękuję. Już dzisiaj po północy można to robić, można mi wysyłać screeny. Ślicznie wam dziękuję. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do pakietów, jakie będą. I mamy tutaj cyk. Troszeczkę ta strona jest jakaś taka dziwna, w sensie, zobaczcie, są takie białe podkreślenia i tak dalej. Nie wiem, od czego to zależy. Tak czy inaczej mamy jesienną wyprzedaż. Następujące ekskluzywne pakiety będą dostępne podczas jesiennej wyprzedaży. I tutaj interesuje nas webshop przede wszystkim od 26 do 29 września. Czyli od jutra, od czwartku do
niedzieli, do tak naprawdę niedzieli. No i mamy pierwszy pakiet, pakiet przeciwdeszczowych liści, za 40 zł będzie go można kupić, będę wam mówił oczywiście ceny w złotówkach. No i mamy tutaj 325 grzybków, 280 szczęśliwych monet i 18 tysięcy kryształu, także bardzo fajna sprawa. Drugi pakiet kasztanowy, mamy 800 grzybków, mamy 80 tysięcy metalu i 1500 klepsydr, jak widzicie, i on kosztuje 100 zł. Kolejny pakiet kosztuje 200 zł, pakiet dyniowy, i mamy tutaj 1650 grzybków, 80 tysięcy metalu i 40 tysięcy kryształu. No i mamy pakiet dożynkowy, który już kosztuje 400 zł. Tutaj mamy 3700 grzybków, 160 tysięcy metalu, 80 tysięcy kryształu i 1500 szczęśliwych monet. No i tyle. Pakiety oczywiście trzeba kupować po kolei, czyli najpierw kupujecie ten za 40, potem się pojawia ten za 100, potem się pojawia ten za 200 i potem się pojawia ten za 400. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wszystko kupować z kodem neutral, właśnie w tym polu kod twórcy, i wysyłajcie mi te screeny, co już powiedziałem. Mówię, i promocja 20% na zwykłe pakiety, i te pakiety specjalne jesienne będą dostępne już dzisiaj po północy na sklepie internetowym. No i kurczę, dziękuję wam pięknie za wsparcie oczywiście, dziękuję wam pięknie za wszelakie wsparcie. Ja dostaję 5% od tego, co wy zapłacicie za każdy pakiet, czyli powiedzmy, jak kupujecie pakiet za stówkę, to ja dostaję z tego 5 zł. Także dziękuję wam pięknie za wsparcie mojej osoby. Mam nadzieję, że content ze startu EU15 wam się podobał, że to, że teraz się tak angażuję w kanał i w streamy i w to wszystko, dużo czasu na to poświęcam, wam się podoba. No a wy w ten sposób możecie mnie wesprzeć, tak naprawdę nie dając mi nic od siebie, bo pakiet i tak byście kupili, a ja z tego, że wy kupicie z moim kodem, dostaję wsparcie. Także pięknie wam za to dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytanka, to oczywiście pytajcie w komentarzu. Natomiast chyba wszystko wam powiedziałem. No ogólnie wiadomo, na przykład tutaj pakiet za 400 na promocji 20% daje nam 3600 grzybów, a tutaj za 400 nie dość, że mamy 3700 grzybów, więc to więcej, no to mamy jeszcze metal, kryształ, szczęśliwe monety, także no, kurczę, jakby no bardziej się opłaca kupować pakiety, ale jeżeli komuś pakiety może nie wystarczą, to zawsze może jeszcze kupić zwykły pakiecik samych grzybków właśnie na promocji 20%, również z kodem neutral. Dobrze, tyle ode mnie tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o tą jesienną wyprzedaż. Dziękuję wam z góry za wszelkie wsparcie. No a my teraz będziemy sobie powoli przechodzić do klikania loszków na tym serwerze amerykańskim pierwszym, i zaraz jeszcze przejdziemy do tematu fuzji, o której też się dowiedzieliśmy bodajże 2 dni temu. Natomiast ja tutaj sobie już odpalę SF Toolsa, no i może wam pokażę, co na tym serwerze amerykańskim się pozmieniało. Szczerze mówiąc, ostatnio było takie afgranie, teraz mamy 9 aurę i 50 many, jak widzicie. Mam tutaj ustawioną oczywiście wartę, tu mam jakąś, no pupilę, to już się powoli zbliżam do końca, zaraz będę mógł robić te ostatnie przejścia, może nawet dzisiaj na odcinku to sobie porobimy, ale tutaj już pokarmię, żeby było powiedzmy z głowy, bo jak widzicie troszkę tu czekałem ogólnie na event pupili, tak, który był w tamtym tygodniu, w tamten weekend, no i oczywiście sobie popokonywałem środowiska, jakieś pupile już tutaj połapałem, kolejne, tak to wygląda w tej sytuacji. Natomiast mówię, serwer amerykański ostatnio był tak, zresztą jak i wszystkie pozostałe serwery, traktowany troszeczkę na szybko, żeby tylko wiecie, przeklikać, odbębnić i polecieć na EU15, no bo na nim jednak jakby nie patrzeć się skupialiśmy. To możemy oddać do Wiedźmy sobie oczywiście. No i co? Gildyjka was może interesuje. W tym momencie, jak widzicie, portal gildii, ja muszę tu w ogóle pozmieniać opisy, 21% nam daje portal gildyjny. Mamy już oczywiście skończone wyprawy, na czarne gemy mamy chyba 4%, jak się nie mylę. Tu możemy sprawdzić, raz, dwa, trzy... A, nawet 3%, no tak, bo King Przelew skończył grę, to jeżeli dobrze widzę, to mamy 3%, no niestety. Gildia ogólnie jest to top 2 gildia na serwerze, jak wejdziemy sobie tutaj w ranking, to mamy Primordial, oczywiście totalna dominacja, my jesteśmy top 2, no i Last Night jest top 3, tak to tutaj wygląda, póki co. Natomiast powiem wam tak, no serwer powoli umiera. Wiadomo, gildia Primordial zawsze będzie na topce, bo to jest gildia złożona z bardzo dobrych graczy, mocnych graczy, grzybiących graczy i do niej zawsze będą chętni, no ale prędzej czy później wydaje mi się, że pozostałe gildie się rozsypią. U nas tutaj no King Przelew, który jakby nie patrzeć ciągnął naszą gildię, był takim jednym z filarów, skończył niestety grę totalnie bez słowa, nie ma z nim kontaktu. Tak samo Michu skończył grę, też był bardzo mocnym graczem tu u nas. No kurczę, nie wygląda to najlepiej, nie? W sensie no jesteśmy top 2, wszystko jest fajnie, póki co 50 osób gra aktywnie, jak widzicie. No jak nie, to tam jakieś podmianki robimy.
tak czy inaczej, no, serwer powoli umiera. Pomimo tego, że ile on ma? Z 7 tygodni chyba jakoś? Coś takiego? No to serwer niestety pomalutku umiera. No ale co zrobić? Jest jak jest. My oczywiście dalej tutaj gramy. Będę się starał tą gildię jak najlepiej mogę ogarniać. Nie mamy już samych Polaków. Troszeczkę ludzi z zagranicy musiałem wziąć, ale to tam na 50 osób jest, powiedzmy, nie wiem, z 3, 4, może 5. Głównie Polacy w dalszym ciągu. No ale tak czy inaczej, no wiecie. Tak to się prezentuje. Gildia troszeczkę niestety na przestrzeni tych dni od ostatniego odcinka podupadła. Troszeczkę ludzi skończyło grę. Dobrze, co dalej wam mogę tutaj pokazać? Jeżeli chodzi o twierdzę, to oczywiście stanęła ta twierdza 15, salka 15. Teraz kwatery lecę do 15, no i dalej będę leciał twierdzę. Wiadomo jak to wygląda. Tutaj nic więcej. No jeżeli chodzi o podziemie, to serce mi się buduje na 14, traktor mam 12, trener 9, mam tyle tych dusz, że teraz głównie lecę serce za sercem, dlatego że po prostu chcę już to mieć na 15 i skupić się na innych budynkach, żeby też ich tutaj na 15, no dobić, nie? Powiedzmy dobić, wiecie jak to się prezentuje, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o zarządcę areny, to w końcu dostaliśmy ostatnie ulepszenie, nie pamiętam kiedy ja ostatnio nagrywałem odcinek zabójcy, więc tak wam mówię, ostatnie ulepszenie nam poleciało, no i teraz zbieramy platynki. Jak widzicie, mamy tych platynek już całą prawą stronę, tu po lewej 2, no i teraz kolejna platynka nam poleciała, więc zostały nam jeszcze 2 i już będę leciał same skipy. Tak to się prezentuje. I tyle. Sala chwały pewnie was interesuje. My jesteśmy top 40, jak widzicie. No tutaj Kronikus. Kronikus zaczął stopowanie lochów na 350 levelu. Totalna dominacja tego serwera. Tu jeszcze widzimy Krelexa, 343 level. Gravzak w ogóle top 3, mając 304 level. Aha, on robi 100 lochów na 300. Okej, ciekawa taktyka, muszę przyznać. Rondon tutaj jest 327. No ogólnie tak się prezentuje topka. Głównie Primordial, troszeczkę graczy z Last Night i troszeczkę graczy od nas, jak sami możecie zauważyć. Gildie, no to już wam pokazałem. Tak wygląda top 3 gildii. Twierdzę niezbyt istotne. Pupilki, jesteśmy w top 15, mamy 67. No Kronikus, Kronikus tak naprawdę tym wojownikiem serwer totalnie zdominował. Nie ma co się oszukiwać. Dobra, tutaj zmieniłem ten opis i chyba tyle. Tak na szybko wam przeleciałem, no ale nie ma tu nic do pokazywania, bo się nic nie zmienia. Jeżeli chodzi o moje runki, to też powolutku do przodu, natomiast teraz głównie zbieram platyny, więc tych skipów dużo nie robię. Także no widzicie, wczoraj zrobiłem ofiarę, zbudowałem od nowa zarządcę, no i mamy dopiero 3 decyliony, tu mamy 6,5, także no tak to wygląda. I mamy brońkę, mamy bardzo fajną brońkę i ja powiem wam szczerze, że sobie podmienię tą broń. Ona mi daje 14%, ta mi daje 15%, poleciała mi w ogóle z dropów, jeżeli dobrze pamiętam, więc świetna broń, tylko czy ja tutaj nie mogę wejść do wiedźmy? Jak to się prezentuje? Aha, nie mogę wejść do wiedźmy z tego co widzę. Dobra, muszę zresetować giereczkę niestety. Wybaczcie mi, muszę zresetować giereczkę. To jest to, to jest to. Z racji tego, że gierka ostatnio działa tragicznie, mimo ostatniego update'u i tak nie naprawili tego, że gierka jak jest jakiś czas już odpalona, powiedzmy z godzinę, dwie, trzy, to zaczyna lagować, zaczyna zacinać i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie trzeba takie resety robić. Dobra, teraz cyk, czar. I to możemy od razu zaczarować. Tutaj możemy sobie zrobić od razu dziurę. No i co? I tą brońkę mogę w zasadzie odzyskać klejnot. Pyk. Możemy to sobie delikatnie ulepszyć razy dwa, chociaż cyk, no i dobra, i chyba tyle, wszystko mamy zaczarowane, wszystko mamy ulepszone, brońka o wiele lepsza, tutaj rozrzut gorszy, więc na lewą stronę ją wrzucamy. Dobrze, to jeszcze nam nie czekało, to sobie zrobimy tak i okej. I lecimy chyba w lochy, głównie oczywiście, a jakieś portale jeszcze mam wam do pokazania. Ojejku, tych portali bardzo dużo. No tu oczywiście wiadomo, 3130 podstawy z ręki, 3 koła HP, boków i szczęścia już nie daje. Jakieś tam legendarne gemy mi poleciały, dość dużo w sumie, więc no zostały mi 2 czarne i cała reszta legendarnych. Także no postać powolutku jakby nie patrzeć, no to się tutaj rozwija. Dobra, kiedy ja ostatnio nagrywałem odcinek zabójcy? Muszę zerknąć. 16 września, czyli od 16 września, czyli tutaj tyle portali mam dla was do zapisanych, że tak powiem, do obejrzenia, więc możemy sobie obejrzeć. Natomiast zanim to, no ten dość łatwo padł, zanim to, to pokażę wam jeszcze jednego screena, którego sobie przedyskutujemy, mianowicie fuzja światów. Kolejna fuzja światów została zapowiedziana 2 dni temu o godzinie 18, no i mamy tutaj serwer fuzyjny 23, gdzie ta fuzja odbędzie się 11 października o godzinie, no północy po prostu. Światy zostaną zamrożone, a logo nie będzie już możliwe, będzie można się zalogować ponownie po zakończeniu procesu fuzji, co ma nastąpić w piątek 11 października o godzinie 16, czyli 16 godzin będzie bez możliwości gry.
No i mamy zaplanowano połączenie następujących światów. I to jest serwer 14 i 15 francuski, 18 i 19 węgierski, 33 i 34 czeski, 38 i 39 polski, co ciekawe. Czyli mamy teraz 3 serwery polskie, no a 2 z nich zostaną łączone, więc zostanie nam tylko S40 polski, 41 i 42 niemiecki i od serwera W38 do serwera W45. Jak ta fuzja wygląda? Ta fuzja ogólnie wygląda tak, że zostają połączone serwery wszystkie, które wyszły w roku 2020, co dla mnie jest, szczerze mówiąc, giga śmieszne. W sensie, wiecie, nie wiem, jak te serwery wyglądają, nie wiem, czy tam jest trupiarnia, czy nie jest trupiarnia i tak dalej. Natomiast, kurczę, no, co ma powiedzieć gracz z W45, który będzie rywalizował z graczem z W38, gdzie różnica jak między tymi serwerami wynosi tam 9 miesięcy. Co ma powiedzieć gracz, który zaczął grać na początku 2020 roku na jakimś serwerze? Inaczej, co ma powiedzieć gracz, który zaczął grać na końcu 2020 roku, na ostatnim serwerze, który wyszedł właśnie w 2020 roku, w porównaniu do tego, że ktoś sobie zaczął na początku tego roku? No różnica to jest prawie rok, nie? Prawie rok w Shakesie to jest, kurczę, dużo, to jest bardzo dużo, dużą przewagę można zyskać i tak dalej. No dla mnie to jest słabe. Teraz już widziałem, że zaczynają się jakieś spekulacje, na jakich serwerach europejskich warto zaczynać, żeby być najlepszym po fuzji, żeby to, żeby tamto. No to już są według mnie troszeczkę daleko idące plany. Dlatego, że nie wiadomo, czy serwery europejskie będą łączone w ten sam sposób, co serwery właśnie te dotychczasowe, międzynarodowe, krajowe i tak dalej. Natomiast no kurczę, powiem wam szczerze, że dla mnie takie fuzje totalnie jakby... No nie wiem, nie jestem za. Ja już od początku mówiłem, że nie jestem za tymi fuzjami. Jeżeli jeszcze jakieś serwery takie totalne, trupiarnie nazwijmy to, zostaną połączone, to spoko. No ale wydaje mi się, że te serwery były takie no w miarę aktywne. S38 Polski widziałem, że w dalszym ciągu, nawet jak ja tam skończyłem grę na 500 levelu, to w dalszym ciągu dużo osób tam gra, które... No jakby, wiecie, które tam grały, gdy ja jeszcze grałem, no do tej pory, rozumiecie, o co mi chodzi. Także kurczę, no nie wiem, dla mnie bardzo słaba opcja, dla mnie w ogóle te fuzje to jest słaba opcja. Ja teraz już totalnie nie patrzę na numery serwerów, jak będę zaczynał grać, dlatego że i tak możemy w sumie, czekajcie, tu nie ubiję, możemy lecieć klikać lochy już powolutku. Ja już teraz totalnie nie zamierzam patrzeć na to, jak po prostu, jaki jest numer serwera czy coś, bo prędzej czy później i tak te fuzje będą i wylądujemy na jakimś losowym numerku. Teraz tak, jeżeli chodzi, mówię, no nie wiem, jak to będzie na serwerach europejskich łączone, natomiast jeżeli chodzi na przykład o serwer W40, na którym ja miałem swojego... Wojownika, no to kurczę, pamiętacie, ja tam chciałem grać, bo to był serwer 40, okrągły i tak dalej, co prawda skończyłem tam grę, no ale koniec końców wylądowałbym na serwerze fuzyjnym 23, czyli totalnie na nieokrągłym numerze, więc wiecie, do czego zmierzam, po prostu zmierzam do tego, że ja teraz, w ogóle ja mam teraz strasznie taki dość, można powiedzieć, no nie wiem, jak to nazwać, troszeczkę taki wątpliwej jakości plan co do moich serii na YouTubie i co do moich startów na różnych serwerach. Wy nie wiem, czy będziecie z tego zadowoleni, czy nie, ale jak już to będę planował wdrożyć w życie, już tak jak to przemyślę na 100% i tak dalej, ludzie, którzy siedzą na Twitchu, na streamach, mogą wiedzieć, o co mi chodzi, to ja wam oczywiście jeszcze nagram na ten temat film i zaczerpnę waszej opinii. Natomiast właśnie, sprowadza się to wszystko do tego, że teraz totalnie nie ma sensu patrzeć na no jakieś tam numerki serwerów i tak dalej, bo nie wiadomo, na jakim serwerze po fuzji wylądujemy. Dobrze, co my tu mamy? Plus 31 fajne i w sumie nie musimy oczywiście zamieniać runki, więc sobie to zmienimy. Teraz tak, buciki też fajne, tylko tu musimy punkty życia pomyśleć. O Jezu, ja tu w ogóle nawet jeszcze nie mam punktów życia maksymalnych. To też będę musiał zapamiętać. Tylko teraz tak, tu sobie zamienimy runę, pyk, zamianka. Tu sobie odzyskamy klejnocik, cyk, i tu sobie wymienimy. I to są na wszystkie staty, więc rozmontowanko. Pięknie, dobra. O, tutaj też dostaliśmy te informacje, które ja wam przekazałem. Więc no, teraz na przykład dużo osób mówi, że najlepiej będzie startować na serwerach, które wychodzą na początku roku. Czyli na przykład taki serwer EU1. Serwer EU1 wyszedł tam chyba w styczniu 2024 roku, tak? W
w tym roku, czy w zeszłym, Jezu, już nie wiem, bo to ten czas tak szybko, nie, w zeszłym, co ja gadam, 2023, okej, okay, półtorej roku temu, no i wiecie, jak na przykład połączą serwery od EU1 do EU9, nie wiem kiedy EU9 wyszło, czy jeszcze zahaczyło o 2023, czy już 2024, no to wtedy ludzie z serwera EU1 będą mieli ogromną przewagę, nie, więc teraz ludzie już kombinują, żeby startować na pierwszych serwerach po nowym roku. Nie wiem, no dla mnie to jest, wiecie, chore, że trzeba aż tyle lat do przodu planować i tak na dobrą sprawę nie wiemy, co się stanie z naszymi serwerami, co się stanie z naszymi postaciami, czy jest sens w ogóle aż tak się tym przejmować, czy nie ma sensu. No mówię, po prostu dla mnie, szczerze mówiąc, jest to chore, dlatego ja teraz totalnie olewam numerki, już nie startuję tylko na okrągłych. Teraz jak na EU16 wyjdzie Paladyn, czyli ta nowa klasa postaci, to tam ciśniemy, lecimy. No nie patrzymy po prostu na nic, nie? Najzwyczajniej w świecie nie patrzymy na nic, bo mija się to z celem. Teraz tak samo, W45. Miałem tam grać, coś mi wypadło, jak dobrze pamiętam, jednak tam nie gram. Tak czy inaczej, zacząłbym na W40, zacząłbym na W45, no to moje dwa konta by wylądowały na jednym serwerze i nie byłby to serwer okrągły, nie byłby to numerek okrągły. Także no, nie ma co się o to spinać, nie ma co się o to spinać. Wiecie jak jest. Ja jestem no troszeczkę takim perfekcjonistą, można by powiedzieć idealistą, że musi być wszystko na tip top, musi być wszystko równo, muszą być okrągłe te numery, no ale koniec końców, no losowo może się to wszystko wydarzyć, nie? Tak samo serwer W50, serwer W50, 50, okrągły, to bardzo mocny serwer, chyba najmocniejszy serwer w historii gry, dużo się naprawdę na tym serwerze wydarzyło, do tej pory jest bardzo mocny, no i co? I teraz zrobię jakieś połączenie i nagle to będzie F24. No jak się uda, to może F25, to wtedy mimo wszystko byłby to serwer okrągły, nie? Ale no, wszystko wskazuje na to, że to może być serwer F24. Nie wiem, nie wiem. Jest to w ogóle dla mnie takie łączenie serwerów, gdzie różnica wynosi kilka miesięcy, nawet kilka miesięcy, już nie mówiąc o prawie roku, mija się z celem. Ale no to oczywiście twórcy robią z tą grą co chcą, no nam tak na dobrą sprawę nic do tego. W sensie no my jesteśmy graczami i możemy jakby wiadomo brać udział w jakichś ankietach, feedbackach i tak dalej, jakiś tam ewentualnie przeciw powiedzmy złożyć w tym temacie. Natomiast, no wiecie, z tego co widziałem, czekajcie, tu sobie zaczarujemy, zrobimy oczywiście miejsce na klej, no już wiadomo, mamy wszystkie czary na tym serwerze i tak dalej, nie wiem czy, nie pamiętam co się wydarzyło na ostatnim odcinku, jak mam być szczery, czy już to wiedzieliście ostatnio, czy nie wiedzieliście, ale wolę powiedzieć. Dobra, tutaj mamy zaczarowane, tu też, okej, okay, niech będzie, to sobie zostawimy. W ogóle tu mam jakieś dużo itemów, takich wiecie, gówno itemów, że tak powiem, tanich i tak dalej, to mogę też posprzedać, żeby więcej miejsca mieć. No i dobra, i zostaje nam ostatni przeciwnik w piekle, czyli Belzebos. No, także my oczywiście możemy jako gracze jakiś feedback dawać, my możemy tam brać udział w ankietach, w jakichś tam innych rzeczach, ale no widziałem, że większości osób podoba się to, że serwery są łączone. Z tego co mi na przykład Koksu pisał, czyli mój moderator i gracz S38, z którym swego czasu graliśmy, gildię prowadziliśmy i tak dalej, pisał mi, że tam różnica między bazówkami największa to jest 25 tysięcy. 25 tysięcy podstawowych statystyk i on mi pisał, że to nie jest dużo. No dla mnie to jest bardzo dużo. Dla mnie to jest taka różnica, że ona jest nie do nadrobienia, jeżeli i jeden i drugi gracz, czyli ten lepszy i ten gorszy, będą grać sumiennie, dziennie, to jest różnica nie do nadrobienia. 25 tysięcy podstaw, nie? Kurczę, no mnie by to bolało, mnie by to osobiście bolało, wy możecie oczywiście swój komentarz też w tym temacie dać, co wy sądzicie o tych fuzjach, jak to u was wygląda. Wiecie co, może ja pójdę do wieży, bo tą wieżę też już nie wiem, czy nie będę mógł zamknąć. A przy okazji może jakieś itemki mi polecą. Możecie dać komentarz swój, możecie dać swoją opinię w tym temacie. Natomiast no właśnie, no dla mnie jest to lipa. Dla mnie jest to, szczerze mówiąc, lipa, że coś takiego się dzieje, że takie te fuzje są, że numerki są losowe. Twórcy chyba nie mają do końca, albo może i mają, nie wiem, świadomości, że właśnie ludzie patrzą na numery tych serwerów, ludziom zależy na serwerach okrągłych. Chociaż teraz zauważyłem, że troszeczkę się od tej, nazwijmy to, tradycji odchodzi, z racji tego, że po prostu na przykład EU16 wydaje mi się, że będzie serwerem o wiele mocniejszym aniżeli EU15. Czy to przez nową klasę, czy to przez Black Friday pakiety, czy to przez to, czy to przez tamto, no sami rozumiecie, nie? Także, kurczę, no nie wiem, zmieniają się po prostu różne tam tendencje w grze. Ale mnie to nie interesuje. Ja mam tutaj swój pomysł, żeby teraz startować na każdym serwerze po kolei. Teraz EU15 Druid, EU16 Paladyn, EU17 może jakiś, nie wiem, Wojownik, EU18 planuję Maga albo Nekromantę.
Ogólnie, kurczę, planuję startować co serwer, na każdym serwerze grać sumiennie, starać się grać od linijki, nie pomijać żadnego dnia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz, dlaczego, wiecie, tu już wam troszeczkę zdradzam mój pomysł, dlaczego do czegoś takiego, powiedzmy, dochodzę i dlaczego mamy takie plany? Ano dlatego, że teraz awkę się robi o wiele lepiej. W sensie, ja jak streamuję codziennie, to robię awkę krótszą, klikam sobie na spokojnie te misje, nigdzie mi się nie śpieszy. Ale gdy jestem na jakimś wyjeździe, gdy nie mam czasu, gdy mnie nie ma w domu, cokolwiek, no to tą awkę można zrobić teraz dzięki wyprawom o wiele szybciej. Czekajcie, ja tutaj może... Żeby mieć już punkty życia maksymalne, to sobie wymienię na przykład to, pyk, pyk, dobra. I co, i mam 15%? Mam 15%, okej, a te buciki Mariuszowi się przydadzą? Nie, dobra, to zrobimy tak. No, więc teraz to są tak naprawdę zrobienie trzech wypraw i masz całą mawkę zrobioną, nie? Także, no ja się będę starał sumiennie to robić, będę się starał nie pomijać żadnego dnia, bo teraz na obecnych kontach, na których gram, zdarzyło mi się pominąć kalendarz, zdarzyło mi się pominąć właśnie jakiś dzień, awki nie zrobić, to, tamto. No i niestety mnie to z perspektywy czasu boili, to po pierwsze, a po drugie widzę tą różnicę, widzę tą stratę 5 na przykład leveli do graczy, którzy grają sumiennie. Miałem nad nimi przewagę 5 leveli, teraz jesteśmy na przykład na równi. Wiecie, no to są takie detale, które jak się odłożą, no to to niestety jest potem zauważalne. Także taki mam plan, ale to jest mój plan wstępny, jak to dokładnie będzie wyglądało i tak dalej, to was jeszcze poinformuję w odpowiednim materiale, jak już będę miał to robić, jak już to będzie miało wchodzić w życie, co ze starymi klasami postaci się będzie działo. No ogólnie o wszystkim się dowiecie, ale taki plan mam. Zobaczymy, co z tego będzie. Na Neo15 naprawdę się staram grać od linijki, staram się grać jak najlepiej. Wiadomo, że no nie mam budżetu 40 tysięcy grzybów na pierwsze 3 dni, tu no jest jak jest, natomiast no sami rozumiecie. Mimo wszystko się staram tam grać jak najlepiej potrafię, żeby właśnie nie mieć sobie potem niczego za złe. Dobra, tu mamy plus 36, no to możemy w zasadzie podmienić. Cyk, dodaj miejsce na klejnot, cyk, usuń klejnot. Dobra, i coś mi jeszcze poleciało? Nie, okej. No i mamy ostatnią wieżę. Mamy ostatnią wieżę, którą wypadałoby już dawno temu zamknąć, ale mówię, skupiłem się na tym EU15, więc AM1 troszeczkę poszło w odstawkę. Nie wiem, czy mi się uda tą wieżę ubić, czy mi się nie uda tej wieży ubić. Wiecie co, może ja po prostu zerknę na procenty, bo tak póki co to klikam na pałę. Widzę, że szkoła magii mamy naprawdę ogromne procenty, więc sobie poubijajmy to, co możemy. Na tego demoralizatora, dokładnie. Strażnik złotego jaja, wydaje mi się, że też ubijemy. Też raczej nie powinno być problemów. Ale okej, może będę leciał po prostu po kolei, bo wiecie jak to wygląda, nie ma co tak klikać na pałę. Wieża to już, Hemoridor, na Hemoridor mam 26%, to są oczywiście śmieszne ilości expa, ale dobrze by to było ubić. No dawaj, pięknie, dziękuję bardzo. Tutaj od razu sobie sprzedamy też, nie ma co tego trzymać. Cyrk pokonany, Góra Olimp, tutaj piekło, o, Tavern, czyli to jest loszek ten, Strefa Światła. To, obudny oszust, dobra, na niego mamy 4%, on nam da fajną ilość expa, dużą, więc też oczywiście sobie możemy go docisnąć. No widzicie, miałem tutaj powiedzmy zaniedbanie, ale dzięki temu, że zaniedbałem trochę tą postać w takim sensie, że nie miałem czasu, żeby wam nagrać ten odcinek z klikania teraz, to mamy fajny progresik na tym koncie. Co mogę wam więcej dodać? Chyba tyle. O fuzji powiedziałem, o letnich, boże letnich, jesiennych, o jesiennej wyprzedaży powiedziałem, o jesiennych pakietach. Wszystko wam tak na dobrą sprawę powiedziałem, o moich tam ewentualnych planach też. Wróciłem w ogóle do skanowania postaci na EU15 codziennie, żeby widzieć ile expa wbijam, ile bazówek, co się dzieje z tą postacią, żeby ewentualnie jak będę robił jakieś podsumowania dla was na YouTubie, na przykład po roku, no to wam to wszystko pokazywać. Także kurczę, no mam od nowa zajawkę, mam od nowa czas. Dzięki tym mówię, nowym wyprawom, nawet jak będę musiał ogrywać z telefonu tą postać, to ogram ją sobie bez problemu, będę robił po prostu dłuższą mawkę, ale grunt, że tą mawkę zrobię. Także no, mam zajawkę, mam czas, mam naprawdę motywację, żeby w tego shakesika znowu przycisnąć, przytryhardować, znowu być tak zajawionym jak kiedyś, kiedy powiedzmy zaczynałem nagrywać, bo moje życie się w zasadzie kręciło wokół shakesa, co chwilę wymyślałem jakieś nowe filmy, zaczynałem na nowych serwerach, kombinowałem, robiłem to, tamto, wiecie jak to wygląda, także teraz mam po prostu motywację, żeby wrócić do tego, bo wam się to pewnie przyjemnie ogląda. Jest tutaj dużo takich shakesowych świrów razem ze mną i fajnie, że tak powiem, w tej jednej pasji, nazwijmy to, w tym jednym hobby się łączyć. Kurde, no mamy na niego 4%.
I on nie pada, on autentycznie totalnie nie pada, nie wiem o co chodzi, nie wiem co się dzieje. Natomiast no... jest lipa, szczerze mówiąc jest lipa, nie wiem czemu on mi tak, no powiedzmy, że jeszcze 90 grzybów na niego. Ale no procenty były naprawdę świetne, dobra, zresztą nie, czekajcie. Żebyśmy tutaj po kolei to robili, jakoś sensownie, to ja zrobię jeszcze jednego skana i będę ubijał po prostu lożki te, które mam po kolei do ubicia. Czyli mamy tak, Góra Olimp 24%, czyli na Górę Olimp idziemy, ubijamy ją. Ja może w sumie lepiej jakbym to na drugim monitorze sobie ogarnął, ale dobra, Góra Olimp 24%, dawaj. Śmieszne ilości expa, ale zawsze coś. Dalej Szkoła Magii, 20% na Strażnika Złotego Jaja, dawaj. Lecimy. Oczywiście też wiecie, no ja się staram grać od linijki, 319 level, ale no na przykład jest taki czas jak teraz, kiedy startuje nowy serwer, no ja się skupiam głównie na nowym serwerze. Mógłbym co prawda na streamie nawet, albo gdzieś tam po cichu nagrać ten odcinek z tego AM1 i wam wrzucić za parę dni. Jak już właśnie teraz opadnie hype troszeczkę na ten nowy serwer, to wam wrzucić, a dzięki temu moja postać nie będzie cierpiała na tym, że te lochy ma do wyklikania, a nie ma ich wyklikanych. Mógłbym tak robić i chyba tak będę robił, natomiast no wiem, że wam się odcinków takich, wiecie, sprzed kilku dni niedobrze wam się ogląda takie odcinki, no nie ma co tutaj gadać, po prostu lepiej wam się ogląda takie odcinki na bieżąco, że ja na przykład nagrałem w środę i wam wrzucam w środę, Góra w czwartek, nie? Rozumiecie o co mi chodzi, dlatego mam jeszcze 10% w ogóle. Ale no będę musiał to jakoś pogodzić, żeby i wam robić materiały na YouTube'a i jednocześnie, żeby tej postaci nie zaniedbywać, bo teraz od paru ładnych dni robiłem awkę na o wiele niższym levelu, o wiele niższej wieży i tak dalej, aniżeli mogłem to robić, nie? Rozumiecie o co chodzi. Dobra, ten nam padł łatwo. A i tu kolejny mag, okej, to się powstrzymamy na razie. To sobie oczywiście sprzedamy. I teraz tak, no 6%, 6% mamy na tego zwiadowcę. No ja nie wiem czemu on nam nie pada, o co chodzi. To jest kolejny w liście. Kolejny na naszej liście do ubicia. No i zobaczcie. No to jest dramat, po prostu to jest dramat. A, i kwestia grzybów w ogóle. Kwestia grzybów, o, teraz nam siadło, możemy obejrzeć w zasadzie. Kwestia grzybów, bo też nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, czy nie zwróciliście uwagi. Natomiast teraz grzyby będą odsłonięte. Teraz grzyby będą odsłonięte, czy to na streamach, czy to na filmach. Będziemy sobie grzybki mieć odsłonięte. Z tego co wiem, wam się lepiej ogląda, ja już to miałem dawno temu zrobić, jak nowy overlay wleci na streamy, nie zrobiłem. Ostatnio zrobiłem na streamie głosowanie, chcieliście te grzyby odsłonięte, więc po prostu teraz na odcinkach też będą, o proszę bardzo, też będą najzwyczajniej w świecie odsłonięte. Mam nadzieję, że wam się to podoba, że wam się lepiej będzie te gameplay oglądało. No i tyle, i w zasadzie tyle, nie? Także nic tutaj więcej do dodania nie mam. Dobra, Kowal, no to jest bardzo prosty przeciwnik i tutaj chyba... okej, okay, bo ja mam w ogóle maksa, jeżeli chodzi o punkty życia, tak, czyli... A, nawet teraz mam maksa, jak zmieniłem to? No dobra, to ja nawet tego nie zmieniam. Tu sobie oczywiście usuniemy klejnot, cyk, dodamy, wymienimy od razu. Zaczarujemy, bo to jest... A nie, to podczas wypraw, to nie muszę tego czarować, bo ja mam kudo awki. I dobra, na razie wystarczy. Co dalej? Wieża. A nie, hel jeszcze. Na hel mamy... To jest maguś, to jest bodajże tu... Na hel mieliśmy 5%, no to tą hel też jeszcze ubijemy. Wiecie, no oni nam nie dają za dużo expa, ale zawsze to są jakieś naklejki do klasera, no to też swoje robi, nie? Powiedzmy, że to swoje robi. Pięknie. I teraz mamy na wieżę 5%, na tą ostatnią wieżę 5%, także lecimy do wieży, spróbujemy ją ubić i będziemy to mieć z głowy. Będziemy nareszcie mieć to z głowy. Nie wiem, który miałem level, chyba 311, także już 9 leveli dzisiaj zostało wbitych na tym amerykańskim zabójcy, także bardzo ładny progresik, bardzo fajnie nam to wszystko idzie i cyk, mamy to, osiągnięcie odblokowane, gawędziarz, mamy zdobądź je wszystkie, zdobądź 50 osiągnięć, no i wieżyczka zamknięta, o kurde, 19% runka już nam może polecieć, dobra, to ja to wymieniam w ten sposób, a Mariuszkowi ile daje? Plus 292, oj Mariuszku, ale ty tu byłeś zaniedbany. Jest jak jest, ale no brońka bardzo stara, także bierzemy ją w tym momencie i możemy sobie tą waleczkę obejrzeć, no bo jednak jest to ostatnie piętro w wieży, nie? Barbar za wiele nie zrobił, Mariuszek za wiele nie zrobił, no Kunegunda troszeczkę zrobiła. Dobrze, co dalej? Teraz mamy Playa Heku, czyli mamy ta siedziba główna firmy Playa Games, Petera, na niego mamy 3%, jego jeszcze możemy sobie ubić tutaj. Jezu, jaka close ta walka, w sensie bardzo dużo uników z mojej strony.
Ale kurde, no tym zabójcom się tak przyjemnie te lochy klika, jest taki fajny progres. Na tego mam jeszcze prawie 3%, jego spróbujemy sobie ubić, dawaj. Dawaj, dawaj. Ile nam potrzeba w ogóle do kolejnego levela? O, idealnie jak tego ubijemy, to nam da 321. Czyli wbijemy dzisiaj 10 leveli, not bad. I tym samym wejdziemy sobie chyba na szczyt naszej gildii, bo mało kto ma wyższy level od nas, z tego co zauważyłem. Dokładnie, 321 level. Tu mamy jakąś klatówę, sprawdźmy. Plus 55, troszeczkę tracimy, ale wymienimy, w sensie pancerza tracimy. Natomiast możemy wymienić. Tu w ogóle dobrze by się było przebrać na przykład na evencie epickim. Jezu, już myślałem, że coś źle zrobiłem, ale nie wiem, czy będziemy to robić, czy nie, pomyślimy sobie. Natomiast dobra, to mamy i od razu sobie obejrzyjmy tą waleczkę. Razy dwa, bo to będzie raczej szybka walka, chociaż czy ja wiem, tutaj uniki, bo on bardzo dużo bije, ale no my musimy robić uniki, żeby z nim wygrać. No tu widzę, że też bloki. No w sumie zabójca, zabójcom żadnych walk nie ma szybkich, bo naprawdę te walki są długie i się ciągną, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, to możemy sobie już w zasadzie, zobaczcie, podznaczać, cyk, cyk, cyk. No i co? I chyba tyle. I chyba tyle, jeżeli chodzi o dotychczasowe klikanko. Jeszcze oczywiście jeden skanik robimy, bo może jeszcze coś by nam się udało ubić, na coś by nam fajnie procenty wzrosły. O, i od razu z automatu EU15 zeskanowałem, już z przyzwyczajenia. Dobra, AM1, cyk. Cyk, cyk. No i co mamy? Mamy tak naprawdę z takich fajniejszych lochów, no na Esteros 0.50 to nie ma sensu. No ta szkoła magii, na szkołę magii mamy 4.58. No to ją jeszcze sobie możemy ubić, bo to są duże procenty. Na tego Hagrida, dawaj. To jest też naklejka do naszego klaserka oczywiście. No dawaj, dawaj, 4, ale tu levela kolejnego to już na pewno nie wbijemy. To chyba kończymy. Poubiłem wszystko, co nam daje fajniejsze ilości expa. Poubiłem wszystko, co nam daje jakieś tam, powiedzmy, naklejki do klasera. Chyba kończymy. Wydaje mi się, że kończymy tutaj dzisiejsze klikanko. Nie ma już co. Nie ma co się napinać. Mamy wszystko zrobione. Czy będę na tej postaci stopował lochy, czy nie będę, to jeszcze nie wiem. Jeszcze, no powiedzmy, przemyślimy to. No ale zobaczcie, ja mam 4,5% i to totalnie nie chcę padać, nie? Totalnie, totalne zero. Mimo, że to jest wojownik, na jakieś uniki z naszej strony, cokolwiek. Ale no jak widzicie, jest to dość problematyczne. Szkoda grzyba po prostu, szkoda grzyba na taki loch. No ale myślałem, że jak jest 4,5, to on nam padnie za, nie wiem, maksymalnie 40-50 grzybów. A tu widzimy, że się troszeczkę męczymy. Co, czy ja dobrze patrzę? No szkoła magii, wojownik, 9, no to jest ten. No to jest ten, 4,60% dokładnie. No, musiałem sprawdzić jeszcze raz, żeby się upewnić. Dobra, to nam padło. I co? I coś jeszcze? Coś tu jeszcze możemy wycisnąć? No na tego maga mamy niby 2%. W tym lożku. Także spróbujmy to ubić. Chociaż to jest mag. No i on ma odporność na ogień. My mamy chyba runki na ogień, jak się nie mylę. Także nie wiem. Czy by się... Nie, szkoda grzybów. Szkoda grzybów, bo to już nie są takie wielkie procenty. Klaserka mamy 85%, jak widzicie, niecałe. Chyba wszystko. Chyba wszystko. O, tutaj King Przelew niestety. Chyba wszystko. Jeżeli chodzi o naszą gildię, no to w tym momencie jesteśmy top 5, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Top 5 levelem na serwerze. Także nie ma tragedii. Wygląda to, w sensie na serwerze, Boże, w gildii. Top 5 levelem w gildii, więc nie ma tragedii. Wygląda to jako tako. Pozdro YouTube, dokładnie, tak, odcineczek jest nagrywany, CC. Ładny progresik, z 10 leveli wbiliśmy, także not bad. Wypadałoby się przebrać na evencie epickim teraz, bo itemki już nam dają naprawdę sporo. Po 40, po 50 statystyk, tak samo bronię. No i ewentualnie wtedy jeszcze coś pocisnąć, wtedy jeszcze coś wyklikać. I tak dalej, i tak dalej. No ale to zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy, jak to wszystko się złoży. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek się wam podobał. Pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i oczywiście każdy, kto się bawi w tą aktywność, musi subskrybować kanał. Kupujcie grzybki z kodem NEUTRAL, dzisiaj po północy startują letnie... Boże, co ja mam z tymi letnimi? Dzisiaj po północy na stronie home.syfygamy.net startuje promocja 20% plus jesienne pakiety. Wszystko możecie kupować z kodem NEUTRAL, wysyłać do mnie screeny, także róbcie to. No i co? Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!